Cóż to była za konferencja Kaczyńskiego i Błaszczaka, no nie zapomnę jej nigdy. Niesamowita była, padły tam rzeczy, no nie z tego świata i o nich sobie też dzisiaj porozmawiamy, bo wow, to było naprawdę coś. A poza tym porozmawiamy o wszystkim innym, co stało się w polskiej polityce, czyli od, nie wiem, opłaty paliwowej, przez jakieś spiny dotyczące TVP. Nie wiem, wszystko co się działo w ostatnim czasie, z czego wydarzyło się dużo od powiedzmy nowego roku. A tak naprawdę też rzeczach sprzed nowego roku, bo chociażby walka orędziowa między Donaldem Tuskiem a Andrzejem Dudą przecież miała miejsce jeszcze przed nowym rokiem, więc słuchajcie, wydarzyło się naprawdę sporo, stawcie lajko, stawcie suba i lećmy do tego materiału. Ale najpierw, jedna krótka sprawa. My wiemy, że obecnie, z jakiegoś powodu, na waszych słuchawkach obecnie goszczą 10-godzinne obrady Sejmu. Dawaj Zbychu, dawaj! Symulacja robi się coraz dziwniejsza, mamy tego świadomość. Ale pewnie pamiętacie te piękne czasy, kiedy zamiast obrad Sejmu słuchało się czegoś przyjemnego, miłego, jakichś podcastów na przykład. A jeśli byliście elitą intelektualną tego narodu, co nie bójmy się powiedzieć, no widzowie tego kanału Prawda o Polityce, tak to wygląda w 100% wypadków, to być może gościły tam nawet książki, prawda? Bo książki są mądre, jak wszyscy wiemy. I w sprawie książek właśnie do was dzisiaj przychodzimy z partnerem dzisiejszego odcinka, jakim jest BookBeat. BookBeat, który umożliwia wam słuchania tysięcy książek po prostu w swojej ofercie na słuchawkach bardzo przyjemnie, a jeśli na tej platformie założycie konto, podając kod ORB i jesteście nowymi użytkownikami, to dostaniecie za darmo 40 godzin. Ile? Słuchania książek w specjalnej ofercie ważnej do końca stycznia. Przez 60 dni, czyli ponad 4 razy dłużej niż wytrzymał rząd Morawieckiego. Dużo czasu! Jeśli chodzi o nasze osobiste polecenia z BookBeata, to Jurek, prawda Jurek, poleca Wiedźmina, bo odkrył wreszcie Wiedźmina i czyta go całego, więc fajnie, że słucha całego tak naprawdę, nie czyta. Ja osobiście w sumie też polecam Wiedźmina, tylko po prostu to akurat czytałem bardzo dawno temu. Ale jest takich rzeczy, które ja przesłuchałem na BookBeacie i odkryłem, to będzie Filozofia dla zabieganych. Bardzo przyjemna książka, bardzo taka wiecie. Krótkie fragmenty o filozofii, przyjemne bardzo. Więc jedyne, co musicie w tym momencie zrobić, to zarejestrować się z w opisie. Ja, tak jak mówię, podać kod ORB i w ogóle super sprawa. No i tak naprawdę to co, możecie korzystać już sobie przez te 40 godzin, 60 dni za darmo. Parę książek tak naprawdę możecie przesyłać w tym czasie. Do tego macie na przykład fajną funkcję spanko, że wam się na przykład książka wyłącza automatycznie po, nie wiem, 30 minutach, jak sobie tak ustawicie, więc możecie jej sobie słuchać do snu i potem wam się wyłączy, jak już zaśniecie. Więc tak jak mówimy, lećcie do linku, pobierajcie, rejestrujcie się i korzystajcie sobie na razie za darmo. A my serdecznie dziękujemy BookBeatowi za to, że jest partnerem dzisiejszego odcinka i że z taką fajną ofertą do was przyszedł. Miejsce miała potężna konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka. Tematy główne tak naprawdę de facto trzy, czyli suwerenność Polski, czyli kwestie sądownictwa i kwestie TVP. Ogólnie narracja, która była przedstawiona w trakcie tej konferencji prasowej, była klasyczną narracją PiSu w tym momencie. Nowy rząd, prawda, łamie prawo, nowy rząd chce nas pozbawić suwerenności, a do tego wszystkiego zmiany przeprowadzone w TVP są całkowicie nielegalne. Jest to skandal, że ludzie za to odpowiedzialni powinni siedzieć. No i to wszystko spuentowane tak naprawdę takimi dwoma najważniejszymi założeniami z tej konferencji, czyli po pierwsze oficjalnie wotum nieufności dla Sienkiewicza będzie złożone i ma być rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Sejmu albo następnym, tak zresztą powiedział pan Błaszczak, no i pewnie będzie i pewnie zostanie odrzucone, więc jakby wiecie, no typowo opozycyjne rzeczy, które robi się w opozycji, nic dziwnego. No i druga rzecz, która też może nie jest dziwna, ale jest już bardziej interesująca, Marsz Wolnych Polaków 11 stycznia, godzina 16, Warszawa. Tutaj był duży apel, żeby do niego dołączyć, żeby pokazać swój brak zgody na działanie obecnej większości rządzącej. No i tak ogólnie, żeby to policzyć się, tak? No w sensie wydaje nam się, i to jest coś, co my już gdzieś tam zakładaliśmy dawno temu, że to jest nic innego jak próba wytworzenia takiego swojego kodu przez PiS i tego, żeby stworzyć jakieś takie właśnie struktury, które będą aktywnie nie zgadzać się z władzą, będą protestować. I to prawdopodobnie ma być jakiś taki zaczątek. Czy się uda? Zobaczymy, nie jesteśmy pewni. Dużo zależy od wyników tego marszu. No przy marszu Donalda Tuska zakładaliśmy, że raczej on się nie uda jakoś spektakularnie, udał się spektakularnie. Może tym razem będzie tak samo, ale dalej gdzieś tam stawiamy, że dużo ludzi nie będzie chciało za TVP jakoś strasznie mocno protestować. A nie oszukujmy się, to jest główny temat i nawet jeśli teraz PiS, oczywiście cały czas dla nich to jest główny temat, ale próbuje dodawać inne tematy, żeby trochę rozszerzyć to spektrum, o którym się rozmawia, to dalej z tym będzie się kojarzył. Ale wiecie co, to nie jest nawet najważniejsza kwestia. W tej konferencji była jedna kluczowa kwestia i była to kwestia tego, że Jarosław Kaczyński odpowiadał na pytania dziennikarzy, którzy nie byli mu przychylni. Jak zaczęliśmy się zastanawiać, to trochę nie pamiętamy, kiedy ostatnio taka sytuacja miała miejsce. Być może kiedyś tam niedawno, ale my naprawdę nie pamiętamy, w takim sensie nie kojarzymy takiej sytuacji, więc można uznać, że jest to jednak rzadkość, która prawda teraz się zmienia, no bo wiecie, teraz już dziennikarze mają jakąś taką moc w stylu, jak nie będą przychodzić na konferencje prasowe Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że on nie odpowiada na pytania, no to Jarosław Kaczyński już nie ma takiej no, siły medialnej, w której może się pokazać TVP, no tylko jednak musi mu zależeć na tym, żeby mieć jakiekolwiek kontakty z tymi stacjami, nie w sensie dobre, ale takie, żeby no trochę coś za coś, nie? W sensie, no dobra, ja przychodzę i wygłaszam, wy to puszczacie, w zamian odpowiadam na wasze pytania, trochę tak to działa w polityce. Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński
Kaczyński trochę zapomniał, jak się rozmawia z dziennikarzami. Bo pomijam już te pytania od TVN-u, które padły na początku, odpowiedział na nie, to była jakaś dyskusja, spoko. Bardziej bawiło mnie dwa następne pytania. Pierwsze zadane przez dziennikarza WP, który zapytał po pierwsze, no bo wie pan, czy to nie jest lekka hipokryzja, że wy teraz tak bronicie tej niezależności TVP i standardów medialnych, a za waszych czasów, no i zaczął wymieniać, że nie wiem, robiliście Tuska na czerwono i tak dalej, no wymienił parę konkretnych bardzo przykładów tych działań, które miały wtedy miejsce, a poza tym, czy nie uważa pan, że lekką hipokryzją jest Beata Szydło, która mówi, że łączenie funkcji senatora, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego jest niezgodne z konstytucją, kiedy to jakby wy połączyliście te funkcje i Ziobro bez żadnego problemu je sobie sprawował, nie? No i dalej Jarosław Kaczyński odpowiedział już w takim stylu, że media robiły właśnie takie rzeczy, to jest w ogóle wszystko złe, tak trochę nie zrozumieliśmy tej odpowiedzi, a poza tym nie, to jakby wszystko jest okej, wszystko jest git, chłopaki dobrze robią, nie? No to była taka pierwsza odpowiedź. I spoko, nie? To już było takie okej, szczególnie, że zaznaczył, że w ogóle nie kojarzę tych przypadków a propos TVP, to jest jakby pana interpretacja jakaś, ona jest niezgodna z prawdą. Ja już abstrahuję od tych pańskich opisów, które według mnie są po prostu pewnym aktem bardzo źle rozumianej propagandy. Będzie to były bardziej fakty wymienione, ale dobra, zostawmy to, bo całkowitą wisienką na torcie jest ostatnie pytanie. Chciałem zapytać pana prezesa o ten gest Kozakiewicza w Sejmie, pokazany przez Mariusza Kamińskiego w stronę posłów Koalicji Obywatelskiej. Czy tak powinna wyglądać debata w Sejmie? Na to Jarosław Kaczyński. Nie odpowiedział jak każda osoba z PiSu, którą o to pytano wcześniej, która powiedziała, że no, prawda, jakieś emocje to były i on był wyzywany wtedy i w sumie opozycja to przez tyle lat to robiła. Wiecie, klasyczna, wymijająca odpowiedź polityczna, którą każdy polityk z każdej opcji tak naprawdę by udzielił w takiej sytuacji. Nie, Jarosław Kaczyński powiedział, że... Ja nic nie wiem o żadnym geście Kozakiewicza, znaczy wiem, co to jest gest Kozakiewicza i doskonale pamiętam tą piękną chwilę, która cieszyła nie tylko Polskę, ale kawał świata. Natomiast nie widziałem tego gestu i dlatego uważam, że to jest po prostu jakiś element, no nazwę to... łagodnie i elegancko manipulacji. Także dziękuję panu. Przypomnijmy, chodzi o ten gest Kozakiewicza. O ten, który mamy zarejestrowany w Sejmie, na kamerach. Wszyscy widzieli to zdjęcie. Więc wybrnięcie z sytuacji, mówiąc, to się nie stało, jest dosyć odważnym wybrnięciem. Znaczy on nie powiedział, że to się nie stało, tylko że nie widział. Ciężko nam to chyba uwierzyć, ale załóżmy nawet, że nie widział. No ale uznanie, że jeśli ja czegoś nie widziałem, to jest manipulacja, no jest takie dosyć mocne, biorąc pod uwagę, że to nie jest jakaś ukryta, tajemna wiedza, nie? No to raczej nie został zaskoczony, tylko wiedział, że to się stało. To było trochę dziwne. I nieironicznie mamy wrażenie, że Jarosław Kaczyński trochę zapomniał, jak się rozmawia z dziennikarzami już w tym momencie, że jakby oczywiście należy często robić wymijające odpowiedzi tak, żeby nic nie powiedzieć, bo na tym polega polityka, ale no nie można prosto, no wiecie, jakby mówić, że nie wiecie, o co chodzi, kiedy no musicie wiedzieć, o co chodzi, to po pierwsze, a po drugie, no mówisz, że to jest manipulacja, skoro wam ktoś to wytyka, nie? Jakby to już było naprawdę takie bardzo blisko pewnej rzeczy, której nie chcemy mówić, bo jeszcze pozew dostaniemy czy coś, ale nie wyciągnijcie sami czy coś, nie wiem, jakby zaskakujące. Niesamowita to była konferencja, nie zapomnę jej nigdy, tak jak mówiłem. Ale jako, że mamy masę tematów, to nie zostawajmy tutaj nawet dłużej, idźmy dalej. Wojna na orędzia, proszę państwa, się zdarzyła. Orędzie wygłosił Donald Tusk, wygłosił Andrzej Duda i mamy wrażenie, że oba te orędzia były do swoich grup docelowych bardzo mocno wycelowane. No bo co, no Donald Tusk zrobił takiego Victory Lapa i zaczął mówić o tym, że w ogóle super, że oni czego już nie zrobili, a czego jeszcze nie zrobią i że jest genialnie, a poza tym to świat gratulował Polakom, znaczy mi gratulował, ale ja wam przekazuję te gratulacje, które wy dostawaliście przeze mnie jakby, że tak fajnie, mądrze zagłosowaliście i że jakby tak dobrze wybraliście. Czyli Donald Tusk po prostu mówił, Polacy jesteście mądrzy, bo nami zagłosowaliście, tylko świat tak mówi, nie ja. Spoko, sprytne. Z kolei Andrzej Duda występował pod obrazem Lecha Kaczyńskiego. Z jednej strony mówił, że bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze i ja będę się dogadywał z rządem w tym temacie. Tylko po to, żeby po sekundzie mówić, że w sumie z rządem jest taki lekki konflikt, bo oni złamali prawo i konstytucję i to, co oni robią w TVP, no to jest skandal i że w ogóle jak tak można. Ogólnie rzecz biorąc, no zaczął iść cały czas swoją narrację, aczkolwiek trochę nawet mocniejszą niż zwykle i bardzo mocno wchodzi tym w narrację PiSu, która obecnie trwa. Więc wydaje się, że Andrzej Duda coraz mocniej zmierza teraz w stronę tego, żeby być narracyjnie bliżej PiSu, bo był taki moment, w którym był tak troszeczkę dalej, był bardziej po środku, teraz już całkowicie idzie w stronę PiSu, więc też ewidentnie bardziej do swojego elektoratu było to bardziej przemówienie. W każdym razie kwestia ważniejsza to że Interia mówi o tym, że pojawiają się pierwsze wizje tego, jak można by ewentualnie zakończyć spór a propos TVP i jakie rzeczy prezydent byłby gotów klepnąć, a jakich nie byłby w stanie klepnąć. I tutaj okazuje się, że takim ultimatum dla prezydenta i takim absolutnym minimum, czego nie odpuści w negocjacjach, przynajmniej tak pisze Interia, jest kwestia tego, że KRRiT, czyli ten organ konstytucyjny, co ważne, okej, mógłby dostać te większe kompetencje, to on mógłby przejąć faktycznie kompetencje tej Rady Mediów Narodowych i tak dalej, ale on musi zostać kadencyjny. I tutaj też warto zaznaczyć, że kadencyjność w jego wypadku oznaczałby, że jest nieruszalny do 2028 roku, czyli całkiem
całkiem długo jeszcze, co sprawia, że wydaje nam się, że ten kompromis nie ma prawa przejść, bo jednak no, nowy rząd musiałby się zgodzić na w pewnym stopniu zabetonowanie KRIT do tego czasu, a on został niedawno wybrany i został wybrany raczej po myśli PiSu niż gdzieś tam opozycji, wtedy jeszcze opozycji, więc wydaje się, że to raczej nie przejdzie i konflikt z TVP pod tym względem będzie jeszcze trwał i trwał i z prezydentem. Będzie ciężko się dogadać, tam z nowym rządem będzie ciężko się dogadać, te dwie instytucje będą miały ciężko, żeby się dogadać, co znaczy, że jakieś ustawy, która będzie to wszystko regulowała i faktycznie za pomocą ustawy ustanowi jakieś nowe standardy, no to na to możemy sobie jeszcze trochę poczekać, tego byśmy się spodziewali. Idąc dalej, w rzeczy, którymi żyje Polska, prawda, Google postanowił sobie wywalić kursy walut w ogóle. Kosmos, złotówka stała się darmowa tak naprawdę, po prostu wszędzie leżały złotówki, bo Google się pomylił z kursem, euro kosztowało 5,50, w którymś momencie wszyscy wpadli w panikę przez pierwsze dwie minuty, potem ludzie zaczęli to szybko sprawdzać i okazało się, że no jednak nie, to Google się po prostu pomylił, aczkolwiek pomiędzy tymi dwoma minutami pojawili się ludzie, którzy, znaczy nie wiem czy dwoma minutami, no przesadzam, ale wiecie o co chodzi, to było krótko, pojawili się ludzie, którzy już byli gotowi na spekulacje i na arbitraż, tak, żeby kupić, prawda, waluty gdzieś, gdzie jest taniej i sprzedać je drożej Google'owi, nie wiem, w sensie może Google prowadzi jakiś kantor, ciężko powiedzieć. W każdym razie, no imba była dosyć sroga, wszyscy zaczęli panikować, NBP zaczęło wydawać komunikaty, no a skończyło się na tym, że ministerstwo zapytało Google, że w ogóle co wy zrobiliście, nie, bo jakby czemu wy zrobiliście taki błąd. Na co Google powiedział, że wiecie co, w sumie to nie jest nasza sprawa, znaczy my przepraszamy, bo czemu nie? Bo my po prostu zaciągamy dane od naszych partnerów i my ich nie weryfikujemy, więc jakby nie do nas z problemem. Na co prawie wszyscy zareagowali taką samą odpowiedzią, czyli no ale nie, no to jest wasz problem, w sensie to weźcie, weryfikujcie. Może? No ale ogólnie było śmiesznie, Google tam potem wyłączył, znaczy przeprosił oczywiście później, ale w sensie po tym jak ta imba wyszła, w jakimś czasie wyłączył te notowania i tyle. Dużo ludzi tym żyło i panikowało przez chwilę, więc tak warto to zaznaczyć, jeśli ktoś nie wie co się stało. A cały czas podążając w kierunku rzeczy, którymi żyła Polska, prawda, mieliśmy bardzo ciekawą rzecz, którą powiedział Pietrzak w TVP Republika, bo widzicie na antenie pan Pietrzak zrobił, jak to sam określił, taki żart, prawda, że w sumie Niemcy to chcą nam wysyłać tych uchodźców i bo oni myślą, że mamy dla nich miejsce, bo oni zostawili u nas baraki, całą infrastrukturę. Nie będę jakby tłumaczył tego żartu do końca. Nie czuję potrzeby. Wszyscy, myślę, wiedzą, co tam padło, a jeśli nie, to mogą się już domyślić z kontekstu. W każdym razie... No ogólnie mocne, nie? W sensie tak, wiecie, to wyszedł trochę skandal z tego, wszyscy zaczęli się oburzać. Bodnar się wkurzył i tam złożył jakieś dyspozycje, żeby prokuratura przyjrzała się sprawie. KRRiT właśnie też tam gdzieś ogłasza, że będzie badało sprawę. Tu słowami swojego szefa ogłasza właśnie, że będzie badało sprawę. Z tego wszystkiego wyniknęła jedna ciekawa rzecz, no bo ludzie sobie przypomnieli o tym, że ej Bodnar, chwila, bo ty nie miałeś nie być prokuratorem generalnym, czy nie tak się umawialiśmy. I Bodnar wreszcie złożył tutaj jakąś deklarację taką konkretniejszą i powiedział, że drugi kwartał tego roku to będzie moment, kiedy ta funkcja będzie rozdzielana od ministra sprawiedliwości, więc mam jakąś taką deklarację. Jakub pyta, kiedy dzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Zapowiadaliście to w kampanii. Absolutnie. To także jest w planie. Myślę, że jeżeli tutaj używamy tej tematyki kwartałów, no to myślę, że w tym drugim kwartale ruszymy z projektami legislacyjnymi w tym zakresie. A ogólnie sprawa z tym żartem. Dosyć mocna i rozeszła się gdzieś tam po Polsce, po mediach i była kontrowersyjna, więc jakby to też ważne, żeby wiedzieć o co w ogóle chodziło. Teraz na przecięcie rzecz mniej kontrowersyjna, a bardziej po prostu jakby w sensie ogłoszenie, znaczy może to będzie dla kogoś kontrowersyjne, ale w sensie mamy większe konkrety dotyczące edukacji, o to tam chodzi, że bardziej konkretna rzecz na zasadzie planów rządu, bo Lubnauer była w radiu i rozmawiała w Radiu Z, prawda? I w Radiu Z opowiadała o rzeczach. No i co opowiedziała, prawda? Pierwsza lekcja religii na początku, końcu dnia, nie licząca się do średniej od nowego roku szkolnego, czyli idziemy w stronę tego takiego kompromisowego rozwiązania kwestii religii, gdzie powiedzmy, że no jest to ograniczenie tych zapowiedzi, które były przed wyborami, ale gdzieś tam coś, co w miarę poszło na ustępstwa zaraz po wyborach, podejrzewam, że jest tutaj wpływ PSL-u, też tego, że no gdzieś tam pewnie nie było jakby odpowiedniej większości w koalicji, żeby jakoś tak przepychać to mocniej, ale no gdzieś tam jest to ta wersja kompromisowa, powiedzmy, która była już ogłaszana. Do tego prace nad brakiem prac domowych w szkołach trwają, wiecie, tam te klasy bardzo początkowe mają w ogóle nie mieć prac domowych, później dalej ma być tego mniej czy coś, w każdym razie jest jakaś tam obietnica tego. Jest obietnica też tego, że będzie cięty program, tak, edukacji, w sensie w szkole, że będzie mniej jakby rzeczy w programie nauczania, odkładanie podstawy programowej. I na zakończenie mieliśmy jakąś tam odpowiedź tego, że HIT zostanie gdzieś tam, powiedzmy, wyrzucony ze szkół, no bo faktycznie ten przedmiot nie ma sensu i tak dalej. Gdzieś tam w miarę jest to pomiędzy pokrywaniem się obietnic wyborczych, gdzieś tam Koalicji Obywatelskiej i tak dalej, jakimś takim kompromisem i powiedzmy, że coś tam się dzieje. No będzie trzeba to obserwować oczywiście, no bo to są rzeczy, które, jak sama Lubnauer tłumaczyła, no przecież mogą wejść dopiero od nowego roku szkolnego. Tutaj akurat tak jak się czasami, wiecie, dla żartu trochę, ale też w sumie poważnie, czepiamy Tuska z tym, że 24 godziny coś załatwię, no i potem nie załatwię 24 godziny, tylko w miarę szybko, to ne. Tak tutaj, dobra, jest w miarę zrozumiałe, że no nie da się wprowadzić rzeczy w środku roku, więc to jeszcze kupujemy, okej. Okay. Ale inna rzecz zdecydowanie będzie dużo cięższa do odpuszczenia nowemu rządowi, prawda? No bo mamy kwestię paliwa i kwestię podatku za paliwo. Podatek ten, opłata paliwowa rośnie o 13,2%.
2%, mimo tego, że przypominamy, Donald Tusk obiecywał, że prawda Bena będzie za 5 zł, jak tylko przejmie władzę. I teraz tak, tu jest parę praw do rozpakowania. Po pierwsze, to trzeba też przyznać, ta opłata to stanowi 2% ceny benzyny, więc jej wzrost o 13% to będzie jakiś wzrost o 2 grosze, więc nie panikujmy. Inna sprawa jest taka, że tutaj Koalicja Obywatelska się prawda broni bardzo mocno, że no ale jak to, no przecież no tak, my podnosimy tą opłatę, a Bena miała być za 5 zł, ale tutaj warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że my ten podatek wprowadzamy, tak, my tego podatku nie wprowadzamy, tylko jest podatek, który sam się jak wiecie aktualizuje ze względu na inflację, więc on musi tyle wzrosnąć, bo tak jest jakby od zawsze wpisane w ustawie i zapisu też tyle wzrósł, co jest prawdą, to jest prawdą, obie te rzeczy są prawdą, tylko że w sensie to jest w ustawie, więc to można wyrzucić, jakby chcieli, nie? W sensie teraz my oceniamy, czy powinni to wyrzucić, czy tego nie powinni wyrzucać, my tylko twierdzimy, że to oni obiecywali, że będą chcieli się pozbywać, znaczy nie wiem, czy pozbywać, ale będą chcieli obniżać cenę paliwa, tak? Czy to obiecali na pewno, więc mieli to zrobić. Do tego wszystkiego wydaje się, że nasz obecny minister infrastruktury kiedyś miał podobny pomysł, prawda? Tutaj bum, dowód rzeczowy, numer jeden. No i wydaje nam się, że on tutaj zauważa i uważa, że takie cięcie tych podatków byłoby nie najgłupsze. Z jednej strony mamy obietnicę sprowadzania cen benzyny do 5 zł, bo to padło. No z drugiej mamy wzrost teraz podatku na benzynę o te 13%, opłaty paliwowej konkretnie, o 13%. No i tłumaczenie, że to tak rośnie samo, bo inflacja, co jest prawdą, no ale to wy teraz jesteście u władzy, więc wy możecie po prostu to zmienić, jakbyście chcieli, nie? Jakby to nikt wam nie zabrania. Więc taka no ciekawa, śmieszna sprawa dosyć, tak? Byśmy chcieli ją tylko zauważyć. A jako, że jesteśmy już przy kwestiach finansowych, to kolejny temat, bo tak jak mówimy, jest naprawdę dużo. Kolejne kontrole. Kontrole cały czas trwają, prawda? Dowiadujemy się, co PiS robił. No i teraz była kolejna kontrola w jakiejś kolejnej randomowej instytucji, której nazwy nikt nie zna i nikt nie kojarzy. No bo, przepraszam, czy wy kojarzycie instytucję De Republika? No właśnie, nawet zapomniałem, mam to przygotowane. Instytucja De Republika, prawda, robiła jakieś rzeczy, by nawet jakby ciężko powiedzieć. Okazuje się, że inkasowała poza robieniem rzeczy całkiem spore środki. No bo jak inaczej nazwiemy 36 koła, które wydali na 4 strony dokumentów, w sensie, że dokument miał 4 strony, zapłacili 36 tysięcy złotych, zadaje nam 9 tysięcy per strona, to jest dużo tysięcy złotych za stronę dokumentu, ale to wiecie, no to tam jeszcze powiedzmy dokumenty, więc może to one są drogie. Ciężej wytłumaczyć, wydaje nam się przynajmniej wydatek rzędu 170 tysięcy złotych na szaliki oraz poszewki z logiem instytucji. Ciekawy prezent. To mogły nie być najlepiej wydane pieniądze, więc takie kolejne rzeczy z kategorii, prawda, za czasów PiS się powodziło się wielu ludziom, niesamowite. A z drugiej strony, tak właśnie teraz już z trzeciej, ale wracamy znowu do większości rządzącej nam obecnie, mamy, wiecie, kwestię tego, że te obietnice dotyczące odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa, no to tak średnio idą momentami i coraz więcej pojawia się jakichś takich zarzutów z kategorii, ej, a w sensie, co ta osoba tu robi? Wy nie mieliście jakichś tam konkursów organizować i wiecie, profesjonalnie to wszystko załatwiać, bo coś tam się nie wydaje. I obecnie najgłośniejszym absolutnie takim przypadkiem, który teraz przetacza się znowu przez Polskę i przez Twittera, w sumie bardziej Twittera niż Polskę, jest Magdalena Rogulska, która została nową członkinią Rady Nadzorczej w Wytwórni Papierów Wartościowych, prawda? Która wcześniej, przed objęciem tej funkcji, była skarbnikiem Platformy Obywatelskiej w warszawskich lokalnych strukturach, więc faktem zajmowała się tam pieniędzmi, ale jednak no trochę wszyscy pytają o kwalifikacje i w ogóle czemu ona tam jest i czy to nie jest trochę za bardzo polityczne nadanie. Oczywiście politycy tutaj bronią się tak jak zawsze się bronią politycy, czyli po pierwsze, ja nie znam tej konkretnej sytuacji, klasyka przy spółkach Skarbu Państwa, no podręcznik, a poza tym też zawsze trzeba to powiedzieć, ja nie wiem jakie są kompetencje tej osoby, być może są wybitne i dlatego tylko dostała tą pracę, prawda? To jest jakby klasyka gatunku, więc jakby nawet nie ma co o tym rozmawiać. No ale cóż, no prawda, odpolitycznianie spółek Skarbu Państwa, zaczynamy z grubego o. Odpolityczniania. I na zakończenie, niczym w Teleekspresie, prawda, kącik humorystyczny. Kącik humorystyczny tym razem dowiózł nam Gawkowski, który jest ministrem cyfryzacji. No i Gawkowski był u Mazurka. No i Gawkowski się chwalił, jakiej to ma, nie mają super infolinii do zgłaszania skamów, wiecie, takich przez komórkę, nie, że ktoś was chce oskamować, że jak wyślecie gdzieś SMS-a, przypadkowo odpowiecie, nie, bo się wiecie, no zamyśliliście cokolwiek, to dzwońcie szybko na tą infolinię i jakby ona jest 24-godzinna, ma bardzo prosty numer, więc lecimy, dzwońcie, jakby ona jest, wiecie, super, dzwońcie, tam będzie super. No i Mazurek pyta, no przepraszam, no to czy ja mogę teraz zadzwonić, tak, ona jest 24-godzinna, tak, oczywiście może pan dzwonić. Mazurek mówi, dobra, no to zadzwonię. No bo oczywiście. No i co? To 2280. Wybrany numer jest niedostępny. Nie, no nie, niemożliwe. Bardzo pana przepraszam, przy panu to robię. I Mazurek zadzwonił. No i tak mówi, nie działa, nie? No i Gawkowski, a przepraszam, trzeba taki numer z przodu podać, w sensie kierunkowy, ja zapomniałem, przepraszam. Oczywiście. Tak, dalej nie działa. No i Gawkowski mi nie działa. Na co Mazurek mówi, ale to nie działa, to w sensie...
to dzwonię, jakby nie działa. Nie działa, proszę pana, działa. W jakimś czasie się okazało, że Mazurek bo nawet dostał na ucho, nie, że on jest na wysłanie SMS-ów, na co pan mi sobie takie, no, no tak, no przecież oczywiście, ale działa, tylko po prostu na SMS-y, nie na telefon. Ogólnie było to komiczne, strasznie komiczne. I też obiega, prawda, internet jako cudowna zabawa. A wy, żebyście wiedzieli, co się w trakcie tej zabawy w polskiej polityce dzieje, stawcie lajka, stawcie suba. Dziękujemy BookBeat, który sponsorował ten odcinek. Link do niego oczywiście w opisie, nasz inny film, nasz Instagram. Dziękujemy serdecznie patronom, staramy się starać dla was wszystkich. Cześć.